Witam Was, moi kochani, bardzo ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku z gry Travelers Rest. Słuchajcie, dzień trzeci, czas zacząć w naszej tawernie, ależ zanim to zrobimy, a jest na razie wczesny poranek, ja bym poszedł przygotować i się mi świeczka spaliła, i to też mi się za chwilę spalą i będzie ciemno. Ja bym poszedł... Wybierz swojego kota? O! Kotka dostałem. Chyba ten pierwszy mi się najbardziej jednak podoba. No dobra, no to będziemy mieli kotka. Jak go nazwiemy? Nazwiemy go... Kurka, i teraz weź... Wymyśl nazwy na kota. Kurczę, no. Wiecie... Kot... Już tylko jeden mi się kojarzy. Filemon. Filemon ze starej bajki o kocie Filemonie. I tam jeszcze był jakiś inny kot. To było dwa koty, jeden, ale no nie wyglądał. Ten jeden był czarny, drugi był biały chyba? Nie pamiętam. Możecie mnie poprawić. Ale to będzie kot Filemon. I będzie tak wyglądał, bo mi się on podoba. Okej, okay, mamy kota Filemona. Cześć kotku. Mogę pogłaskać. Do twojej gospody zawitał kotek. Zdaje się, że już z tobą zamieszkał. Możesz kupić mu łóżko i miskę na wodę, by był szczęśliwy. No świetnie. Kup mu jeszcze... No dobra, kupimy mu... miskę, łóżko... Znaczy łóżko dla kota? Kuweta chyba, nie? Dekoracje... A gdzie mogę kupić takie rzeczy? No raczej stacje robocze? Nie, raczej w meblach, nie? Ale nie mam miski. Ważenie? Też nie. Jedzenie? Nie. Masło, miód i tak dalej. Uprawy to nie. Stoły robocze. A może ja muszę zrobić to na... gdzieś w jakimś tam stacji roboczej mojej. Dekoracje? Chyba, że dekoracje to by były. Ale ile tych dekoracji? Moździerz, piecyk, ojej, na świece, no ja muszę świece na chwilę nakupować, bo to... Wiaderko, węgiel, Dobra, no nie. Słuchajcie, trzeba postawić kolejną stację. Więc tak, zcinamy drzewo, bo mi przeszkadza. Ścinamy drzewo to, bo mi przeszkadza. Dobra. Bierzemy te drewno. Kosa w rękę. Okej. Okay. Musimy ściąć tą trawę. Żeby postawić tutaj... Utę. Jeszcze to. I to. I to. A to może zostać. Dobra. B. Szósteczka. F. I stawiamy hutę obok. Dobra. I teraz siódemeczka. I gdzie to kowadło? On musi stać koło huty. Cyk. Świetnie. A to... Pieniek z siekierką musi stać koło tego. O, no i jest. No i super. I teraz możemy przepalać sztaby. Żelaza, miedzi. Ale czemu to nie ten? Za mało paliwa. Niektóre wymagają paliwa. No jak masz, o zobacz. 3. Aha, 10 potrzebujesz, proszę. I z sztabki już rób. A ty? Deski potrzebujemy? Czy na razie może nie? Ten będzie przepalał mi sztabki. Świetnie. I to mi potrzebowało 10 drewna. Uja! Uja!
to dużo. A po co mi te sztabki? Wiecie co? Nie mam pojęcia. Ha. Zrób gwoździe. Stwórz 10 żelaznych gwoździ za pomocą huty i kowadła. Okej. Okay. Idę. Idę. Otwórz i zrób gwoździe. 15! O ja, ci drewna potrzeba mi. Mnóstwo drewna. To potrwa. Jak ja będę musiał te drzewa wszystkie wycinać. Godzinami. To przecież mi bram, a ja muszę gospodę otworzyć. Słuchajcie, muszę gospodę otworzyć, a nie ścinać drewno teraz. Dobra, zetnę drewno i pójdę gospodę otworzyć. Niech się robią tam... Też te gwoździe przydałoby się zrobić też. Dobra. Jeszcze za mało? O kurka. Ja muszę to drzewo, te drzewa pościnać jeszcze. Dobra, zetniemy jeszcze te drzewa. Zrobimy te gwoździe. Akurat chyba mam teraz, mi się wydaje. I zrobimy gwoździe, ale potrzebujemy więcej niż 10 gwoździ potrzebujemy. Uja, dobra, wiecie co? Czas otworzyć hutę, hutę, co ja mówię, czas otworzyć naszą karczmę. Takie rzeczy to powinienem robić wieczorami chyba. Dobra, no trudno, weźmiemy sobie to. Dobra, idziemy otwierać karczmę. Jest 10 godzina. Otwarte. Czwóreczka. Świeczkę trzeba postawić. Okej. Już idą goście. Dzień dobry. Owsianeczka proszę. Owsianeczka proszę. Owsianeczka proszę. Smacznego. Dzień dobry. Tylko nie brudzić, proszę. Dobra, oni będą jeść sobie. Kotek będzie ich pilnował. Dobre miejsce na krótką przerwę w drodze. No oczywiście, że tak. Jak najbardziej cieszy mnie to, że tutaj chcieliście się zatrzymać. Słuchajcie, no będę musiał chyba... Świece zamówić. Mogę świece zamówić? Świece. Tak. Zamów. Dobra. Miskę dla kota. Ojej. Kocia miska. 20! Toż to jest kradzież! Nie! Nie, nie, nie. To przecież ja nie będę. Jeden z klientów zaczął się awanturować. Że co? Jest zaznaczony jako wykrzyknik. Naciśnij E w jego pobliżu, aby spróbować go uspokoić. Awanturujący klient będzie denerwował pobliskich klientów. No żeż ty. W porządku, jestem spokojny, no. I już się tutaj... Już idę, już idę. Jeszcze głodni, proszę bardzo. Smacznego. Jak tu utrzymujecie taki porządek, karczmarzu? Uhohoho. No wiesz, no chodzę cały czas ze szmatką i z mopem. Pieniądze wpadły, bardzo dobrze. To może... Szkoda, że nie można przyspieszać czasu. Czy można? Chyba nie. Nie można. Stella była naprawdę wspaniałą, najdrobniejszą maciorą, jaką miałem. I co, zdechło się jej? Idź pan w diabły z taką obsługą. Co ty się tak denerwujesz? O nie, gość zaczyna być uciążliwy. Tacy klienci zaczynają denerwować wszystkich wokół. Uderz go swoim mopem, aby wyrzucić go za drzwi. Wyrzuć go.
Dzień dobry. Mopem. Dostał mopem przez tyłek i koniec. Będzie mi się tutaj awanturował. Proszę. No, reputacja. Pięknie. Dziękuję bardzo. Po drodze, jakbyście tak nie szczali, albo nie rozlewali niczego, to by było super. A piwko, dobrze, nalej piwo. Proszę bardzo. Wybacz, panie, pomyłkę. Myślałem, że mam piwo w plecaku już, czy tam w rączce. Smacznego piwka życzę. Także... Oj, miło, ciepło tutaj. O, pewnie, że tak. Oczywiście, tu ma być miło i ciepło. Panie. No i tutaj za dużo nie zrobię nic, bo ja nie wiem teraz... Aha, tutaj są te przepisy moje, tak? Które mam. Zamówienie dostarczone. O, tutaj mam wszystko... A, tu mam mój plecak. Zamówienie dostarczone, dobra. Ale zaraz... Co za zaniedbany Jaki zaniedbany? Przecież przed chwilą dopiero się co pojawiło. Ja już czyszczę, zobacz, panie. Gdzie zamówienie dostarczone? Świece, proszę bardzo. Mam. Jedna świeca, tylko tyle? Ja myślałem, że to po 6 aż ich będzie, bo tam z jakiegoś powodu myślałem, że tam 6 było tych. O, kotek. Kotek będzie chciał tą miskę, na pewno. Niedługo będę musiał... A czemu jest tutaj dwóch? A było tylko dwóch? Myślałem, że trzech było, no ale okej, okay, okej, okay, okej, okay. Już idę, tak, 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 tak. Słucham panów. Proszę, proszę. Tylko się nie awanturować, tak? Ma być spokój. Chyba muszę mu kupić tą miskę. Miska dla kota. Coś ja jeszcze miałem mu kupić? Chyba tak, nie? I łóżko. Kuweta? Nie? Łóżko? Ale nie, no przecież łóżka mu nie kupię. No dajcie spokój. O, już jestem. Już jestem. Piweczko, proszę bardzo. Nalewam. Proszę, dla pana piwko. Smacznego. Co za porządek, no oczywiście. Kotek będzie chciał miskę, to dostanie tutaj miseczkę. Rybę mu wrzucę do tej miski, to się naje. To mnie pokocha. Ale łóżko, kuweta, to ja nie wiem. Czy ja mogę sprawdzić... Chyba nie mogę sprawdzić, co było pisane, nie? Wszystkie poprzednie... Ja tu sprzątam, panie, poczekajcie. Sterowanie. Klucz. Wybierz bieg. Talenty, statystyki. TL, dekoracja B. Otwarta tawerna O. T i L. K, przepisu. Zadania H. KH. V. Dobra, to nie to. K. Owsianka, ok. To są przepisy moje. Książka. Zrób gwoździe. Statystyki, ok. Ale zadania dla kotka, jakie były? Zrób gwoździe tylko, no dobra. A L to było statystyki, dobra, gospody. Kotek, ja bym pogłaszcz. I wyczyść stół. Zadbałem o porządek, panie. Reputacja jest, super. Pan będzie chciał jeść jeszcze? Proszę bardzo, owsianka. Wyczyść tutaj. Świetnie. O, już idę, już kolejny klient. Dzień dobry, piweczko, proszę bardzo, nalewam. Proszę. No i pijcie sobie, śmiało. O, dziękuję, miło, reputacja była.
Ile ludzi pędzi? Weszła do karczmy, pani, szybko. Już idę. Proszę. Zwykłą owsiankę. A chciałem iść zobaczyć, czy gwoździ, czy ten. Czy mogę gwoździ już jakieś zrobić. Biorę. Jeszcze nie mogę więcej, ale wracam szybciutko do mojej karczmy. Okej, jeszcze są goście. O, widzę, że pan ma ochotę na kolejne piwko. Proszę. Smacznego. Tu jeszcze mam tego piwa, dosyć, mam dwie beczki nawet. O, dziękuję. Dziękuję. No dobra, chciałem ostatniego klienta, no ale... Pani przyszła na owsiankę, proszę. A jeszcze, dobra, jeszcze pani też. Czy tam pan, proszę bardzo. Czy to gospoda, czy stodoła? Panie, to jest gospoda, ale jak klienci są tacy świńscy i nie dbają o porządek, to wiesz. No dobra, ostatni klient, już trudno. Ja muszę ścinać drzewa i pracować jeszcze. Ja wiem, że gospoda powinna być otwarta tak naprawdę wieczorami też, ale ktoś musi robić gwoździe. Dziękuję, do widzenia. Pij pan to piwo i spaduwa. O, na razie. Dobra, tu jest wyczyszczone. Jeszcze tu. Cyk. Dobra, idziemy ścinać drzewo. Może tutaj tym razem. Cyk, 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 cyk i cyk. Jeszcze tutaj. Pyk, 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 pyk. Okej. Jak jest ekwipunek? I chyba, nie? Tak, dobra. No bardzo, właśnie bardzo podobne do Stardew Valley, bardzo podobne. Okej. Teraz gwoździe kolejne. Tylko 5? Czemu tak mało mam tego drewna? Jeszcze 5 muszę. Jezu, ile tego drewna oni chcą? No to idę ścinać dalej, no idę ścinać. Kolejne drewno. Potrzebuję 5 kłód jeszcze. Niby wypadają 2 czy 3, no ale... Drewno, 3 drewna wypadły, a tutaj też wypadły 3. Tak, 6 mam i 4 patyki. Dobra, to teraz już powinienem mieć wystarczającą ilość, aby zrobić gwoździe, prawda? No nie, a patrz, mam 4. A to bo to patyki bierze, a nie drewno. A, to ten niech robi deski. To ja patyki potrzebuję do tego. A, to teraz jasne, dlaczego tak mało. Ja już wycinałem wszystkie drzewa, tak? No nieźle, wszystkie drzewa wyciąłem w okolicy. Jeszcze jedno, jeszcze dwa. O, ja cię kręcę. Patyki są. Świetnie. Widzę, że drzewa będą odrastać w tym samym miejscu chyba. Okej. Dobra, to mamy już teraz chyba to, co chcieliśmy. Czyli... O! I mogę zrobić kolejne 5 gwoździ. Bo mam stworzyć 10 i dostanę za to stół roboczy. Tutaj mam jakieś deski zrobione, więc spoko.
drewniany słup. Na razie mi niepotrzebny. Niech robi kolejne deski. Skończą się, zrobią się gwoździe, ale za to poziomy nie wpadają chyba, nie? Bo to jest chyba reputacja. Tak, to jest reputacja, to klienci tylko i wyłącznie. Rób kolejne deski. Przydadzą się. I mamy stół roboczy. Brawo ty! I co teraz mamy? Wytwórz więcej małych stołów za pomocą warsztatu. Papierowe podstawki. Więcej stołów. Wytwórz więcej małych stołów za pomocą warsztatu. A, stołów do... Spoko. B. A warsztat to chyba... A gdzie mogę go umieścić? A ja bym chciał wiedzieć, czy ja mogę go umieścić u siebie w domu, w gospodzie. Czy ja mogę taki warsztat na przykład umieścić u siebie? Obróć i podnieś. Mogę tutaj, w piwnicy? Nie, to chyba nie mogę tutaj, nie? Nie. Nie mogę. Jest 21:50. Jeszcze postawimy ten warsztat. O, jest zimno. Ale mnie akurat nie interesuje, że jest zimno, bo na razie mamy zamkniętą. F. A i warsztat mogę kłaść tylko w tych miejscach. Dobra, tutaj niech stoi za kuźnią. Bez. Nie B już. Nie. Nie postawiło? Okej. Otwórz. I mogę więcej stołów, tak? Zrobić. Wytwórz więcej małych stołów za pomocą warsztatu. Okej. Więcej małych stołów. Mały stół potrzebny. 15 gwoździ! Ja cię nie mogę! Toż to nie da rady! Toż to... 10 godzina, przecież to... Bo czy ja mogę patyki robić tutaj? Nie, to są słupy. Stół kowalski... Kowalski. Nie, no to chyba nie... Idę spać. Idę spać, bo jestem zmęczony. A miska przyjechała dla kota? Jest miseczka. Dobra. Kotek, mam dla ciebie michę. Szósteczka. Tu masz miseczkę. Napełnij. Brak wiadra wody. Jeszcze wiadro. Mój kotek będzie spragniony. Czy ja mogę zrobić wiadro? Czy ja muszę... Nie, idę spać. Jest gdzieś 11 w nocy. Co tutaj w tej skrzynce mam? Nic nie mam. Na razie mam takie pierdoły jakieś, ale to jeszcze mam miejsce. Idę spać. Śpi. Zapisz grę. Na razie... No dobra, nowy zapis. Tak jak sugerowali, niech jest nowy zapis. Jest 6 rano. Na razie niech sobie oni śpią. Jeszcze niech sobie oni tam... Na razie zamknięte. Wiadro wody. Wiadro, czy ja mogę zrobić wiadro? Gdzie się robi wiadro? Tu? Beczka. Nie. Tu? Kurka, nie mam węgla. Drewno opałowe. Nie mam drewna opałowego. A mogę je wytworzyć? Drewniany słup, zapas desek, zapas drewna opałowego. 30 i bym miał. Ej, oddaj. Nie, gdzie ja mam drewno moje? I? Ja deski zrobiłem, ale mam 47 drewna. To czemu nie mogę zrobić?
A czemu nie mogę tego? Za mało składników. Czego nie, czego nie masz? Drewno opałowe. A jak się robi drewno opałowe? Kurka. Warsztat. Jak się robi drewno opałowe? Nie mam pojęcia. Tartak nie potrafi zrobić drewna opałowego. Pieniek! Pieniek robi drewno opałowe. O, super. Weź, zetnij. Pieniek robi drewno opałowe i o to chodzi. Weź i zrób następne. I co, ja mówiłem, że drewno opałowe to jest lepszy materiał, nie? Okej, zabierz. Czy to mi starczy? 10 drewna opałowego. 8 daje. 9. 14. 19. 24. Zrób jedną sztabę taką. Ja potrzebuję gwoździe. A później zrobimy. A siódma. Na razie zabierz. Tutaj zrób gwoździe. Pyk. I tutaj potrzebujemy. Ile potrzebujesz? 10 przecież masz. Ach, nie mam więcej tych. Dobra, dobra. Teraz zadanie H. Więcej stołów. Do stołu potrzebujemy. Mały stół potrzebuje 15 gwoździ i drewnianych, 10 drewnianych słupów. Trzeba w takim razie zrobić drewniane słupy. Drewniany słup. 10 drewnianych słupów. Świetnie. Tutaj mamy gwoździe. 5 gwoździ. Czy możemy zrobić kolejne? Nie możemy, bo nie mamy drewna. Już mamy kolejne 5 gwoździ. I tutaj drewniane słupy się robią. Czyli będę mógł zrobić jeden stół. Jeden mały stół będę mógł zrobić. Jak się tylko to skończy. 8 godzina. O, zabierz. Zrobimy jeden drewniany stół. Mały stół. O, i dostałem coś. Okej, nie wiem co dostałem, ale coś dostałem. Dobra. Słuchajcie, mały stół, ale to będzie trwało godzinę. Dobra. Czas otworzyć kawiarnię. Karczmę. Kawiarnię, karczmę. Czas otwierać. Zamknięte? Nie, otwarte. Zapraszam wszystkich serdecznie do mnie, do mojej przytulnej, wspaniałej... karczmy, gospody. Proszę, chcesz, proszę bardzo, owsianeczka, piweczko z rana, tak? 8:50, ludzie. Proszę. Proszę bardzo. Siadajcie, siadajcie, więcej miejsca jest tutaj, zobaczcie, mamy mały stolik, mamy dwa... więcej stołów. Dobra. Jakieś papierowe podstawki dostanę, nie wiem po co mi to. Podstawki pod kufle, no ja tak, no wtedy... No nigdy nie wiem, dokąd poniesiecie jutro, bo w takim razie nie będą może tak brudzić na tych stołach. Wiadro chciałem. Czy ja patrzałem, jak się robi wiadro? Chyba... Wiadro. Wiaderko kosztuje 10. No dobra. Zamówione. Zamówione wiaderko. Wlejemy wtedy kotkowi. Kotkowi? Ej, proszę się nie awanturować. Uciekaj stąd. No. Tu jeszcze awantury jakieś z rana wszczyna. Nachleje się wina, piwa, a później awanturuje się.
Cieszy mnie to, że oni wszyscy siadają do tego jednego stołu i są zadowoleni i... O, proszę bardzo. Tylko nie wróćcie, proszę was. A, no musiał się zesrać jeszcze. Przepraszam za słownictwo, ale no to tak to wygląda, no. Albo zwymiotować mi może. Okej. O Boże, już stół. Czekaj, panie, muszę stół ten wyczyścić. Idę. Jestem. Proszę. Weź to zamknij już, no. Czy wiadro już przyszło? Jeszcze nie. Dzień doberek, dzień doberek. Jest godzina 10:45. Może powinienem był zostać zwykłym chłopem jak mój ojciec. No może powinieneś, a kim jesteś, jak nie jesteś zwykłym chłopem? Jesteś jakimś rycerzem? Handlarzem? Czy najemnikiem? 11. Dziękuję! No i ktoś tu przynajmniej czysto zostawił po sobie. Bardzo dobrze. Dzień dobry, panie. No wygląda na zadbaną. No pewnie staram się. Staram się dbać. Jak tylko potrafię. Owsianeczkę wszyscy jedzą. A czemu oni wszyscy jedzą tą taką zwykłą owsiankę? A czemu nie ma tej drugiej? A czemu nie ma przepisu na tą drugą owsiankę? Co się stało? A gdzie jest ta druga owsianka? Co ja potrzebuję do tej drugiej owsianki? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Coś mi nie teges. 20 owsianek. 2 wiaderko z wodą dostanę. Owsianka. Wykonam w piekarniku. Ale ja nie mam piekarnika. Czyli ja to dostałem i wszystko sprzedałem. O, niedobrze. Owsianka, jedzenie wykonane w piekarnik. Sprzedaj za... Nie mam. Nie mam funta 20, czy tam złoto 20, czy srebro 20 miedziaków. No, pani jeszcze jedną owsiankę chce? No i zbiła mi talerz. Czyż ty, kobito, się... Nic się nie stało. Piwko? Nie, owsianka, proszę bardzo. No co oni tak brudzą? Zamówienie dostarczone, mamy wiadro. Wiem, że miałem, bym dostał to wiadro, ale trudno. Weź. Biegnę do tutaj umieścić. Mam wodę. Okej, okay. Ale brudny stół. Ej, panie, panie, uspokój się. Już czyszczę. No, już go. Git. Mogę nalać wody kotkowi? Mogę. No i kotek ma już wodę. Ja mam wiaderko puste. Dziękuję bardzo. Ach. Trzeba czyścić. Okej. Okay. Dzień dobry. Proszę bardzo. Zawsze zazwyczaj zostawiają brud jakiś. Ale ten pan nie. Ten był pan grzeczny. Pani też. No, zobaczymy, zobaczymy. No, dziękuję bardzo. Co za wspaniała podróż. Proszę, owsianka dla pani. O, tutaj idzie kolejny. Ten już pan u mnie był kiedyś. Po piwo przyszedł. Tak, on już był u mnie. Ja pamiętam go. Proszę. Ja sobie bym chyba wymienił jednak, bo trochę to piwo ściągnął i wstawił je sobie tu. Będzie mi wygodniej. O właśnie. Świat potrzebuje więcej takich miejsc. Oddawaj moje monety. Uspokój się, pani. Wyrzuć. No często ci, co piją piwo, później awanturują się, nie? Dzień dobry. Owsianeczka, proszę bardzo. Ej, słuchajcie, no jest super. Mamy którą godzinę? Drugą po południu.
Ja wiem, że ja tutaj karmię ich owsiankami na razie i nalewam piwko. I super. Ścinam trochę. Buduję sobie. Kraftuję. I mi się to podoba. Chcę więcej stołów, takich małych, tak? Jedyny mam duży stół. Wiadomo, że wszyscy wolą ten duży stół. Wyczyścić, tak. Dobrze. O, pani była grzeczna, nie zostawiła brudu. O, idzie jakiś pan, trochę brudas. Będzie chciał piwo. Nie, owsiankę. Moje spodnie też nie wyglądają na takie za czyste. Niepotrzebnie je. Chyba już nie mogę zmienić teraz, nie? Mojego wyglądu raczej chyba nie. Chociaż fajnie by było, jakbym mógł zmienić swój wygląd i... pojemność. Okej. Okay. Dochód, personel na razie zero. Co tu mamy? Ekwipunek. Tutaj mamy zadania. Tutaj mamy reputację gospody 1. O, to niedługo. Będziemy mogli gotować wtedy. Książka z przepisami. Słuchajcie, reputacja. No jeszcze trochę tej reputacji brakuje. Ale tak mi się wydaje, że jeszcze jeden dzień, może dwa. I będzie super. Co się tak gapisz? Uspokój się. No. Jeszcze jedzenie? Proszę bardzo. Proszę. 15:20. Smacznego życzę. Kotek ma wodę, także jest dobrze. Ale oni coś mówili o łóżku dla kota, ale kurka, łóżko dla kota? Na razie tutaj nie wariuję z tym, bo zamówienia zatrudni zamówienia. To muszą mieć lepszą, obecne zamówienie, lepszą gospodę. Kalendarz. To jest twój kalendarz, gdzie pojawią się informacje na temat ważnych wydarzeń. Wybierz dzień zaznaczony czerwoną kropką, aby zobaczyć wydarzenia z tego dnia. Na razie nie mam takiego dnia. Wezmę wodę sobie. No, oni sobie jeszcze spokojnie jedzą. To można wyłączyć. Idź pan taką obsługą. Jaką obsługą? Udziałaj sąd. Dobra, wychodzę. No to idź sobie. Dzień dobry. Owsianeczka? Proszę. Smacznego. O, reputacja. O, jeszcze jeden da... Jak oni dadzą mi reputację dobrą, to moi kochani będziemy mieli poziom pierwszy. Dzień dobry. Proszę, owsianka. Jestem ciekaw, czy nocą też przychodzą. Musiałbym zobaczyć, czy... Ja też muszę chodzić spać, nie? Bo może być tak, że będą nocą chodzić na piwo więcej, w ciągu dnia na obiad, na owsiankę. No później będę miał inne produkty. 7 tylko. Mało dałeś mi ej reputacji. Niektórzy dają 20 parę. No. I wtedy może właśnie więcej kasiory się zdobywa. Może. Piąta wieczór po południu. O, jeszcze to jest pani z ostatnim klientem, już trudno. Reputacja 1. Uzyskałeś kolejny poziom reputacji. Każdy poziom odblokowuje nowe przedmioty i mechaniki. Drzewko rozwoju piwowarstwa i gotowania. Wciśnij te. O. Ostatni. Te. Za pomocą drzewek rozwoju pozyskujesz nowe receptury. Każda dziedzina wymaga punktów umiejętności, które zyskujesz wytwarzając przedmioty. Punkty umiejętności dzielą się na fizyczne, naturalne i mentalne. Piwo łagodne. Gotowanie. Owsianeczka. Jak pięknie. Herbatki. Zbyt mało punktów, ale owsiankę już mogę, tak? Ale jak się gotuje? No właśnie, już niebawem. Aha, to są jeszcze rzeczy, które są... Bo to jest Early Access, pamiętajcie, nie? Owsianka. I piwo. I owsiankę mogę robić teraz. Ale w piekarniku. To mi da wiaderko z wodą. Ale ja nie mam piekarnika jeszcze. Nie wiem, jak się robi piekarnik.
To jest to. Dobra, ostatni klient powiedziałem. Proszę mi się zjadać i zmywać. Skończyłem, muszę już odpocząć, dać odpocząć moim stopom. No to dajcie odpocząć z waszym stopom. O, dziękuję. 41. Pięknie. 34. No i o takich właśnie punktach reputacji ja mówię. Dziękuję bardzo. Zamknięte. No i bardzo dobrze. Dobra, tutaj wam. Nie to. Teraz tak, jak wygląda sprawa z pozyskiwaniem żelaza właśnie. I chcieliśmy robić drewniane słupy. Tutaj możemy zrobić... Nie, potrzebujemy. Potrzebujemy drewno opałowe. Tutaj możemy stół już wziąć. O, i dostaliśmy już. Podstawki. Okej. Okay. Możesz teraz uzyskać dostęp do pomieszczenia produkcyjnego, gdy będziesz gotów zamknąć gospodę i uda się do północnej części. Okej. Okay. Idę do północnej części mojej gospody. Gospoda jest już zamknięta, więc ja się udaję do pomieszczenia produkcyjnego. Tam będę mógł może coś wstawić. To jest piwnica. A to jest pomieszczenie produkcyjne za 40 srebra. Nie stać mnie. Co tutaj jest na ścianie? Nie stać mnie. Podstawki. Czy ja mogę te podstawki położyć? Tu. Raz. Oni we trójkę jeszcze zazwyczaj siedzą, nie? Dwa. Trzy. I czwartą z tej strony. O. Proszę bardzo. A czemu ta jest inna, a te są też inne? No to tą podnieś. Tą podnieś, przesuń tu. A teraz tak samo wygląda. No dobra, już niech tak jest. Już lepiej wygląda. Cyk. Będę musiał świece nowe kupić. Kurczę, jasno. Otwórz. Świeca. 40. Ja dlatego myślałem, że 6, bo widzicie, bo jest 6. No dobra. To już 1,20 kosztuje. 3 świece, tak? No dobra, niech są. No bez sensu, bo wydałem kupę kasiory teraz na to, nie? Dobra, ja chcę jeszcze iść, zanim będzie noc. To już jest ciemno, ale szukać tego, żelaza. Kuj żelazo, póki gorące, tak? Dobra. Czy to duże mogę też? Mogę też. Tutaj pewnie więcej wypadnie. Okej. I jeszcze tutaj mamy rudę żelaza. Ogromną. Dużą, potężną. Dobrze. Niech to tam leci. I jest. No i spoko. Teraz możemy iść. Teraz możemy iść i co? Drewno opałowe, pyk, zrobić więcej rzeczy. Więcej gwoździ, zawiasów, czy czegoś tam jeszcze. Tego 15 kosztuje. To tak. Ale nie mogę tego zrobić, bo tutaj muszę zrobić. Sztabka, cyk. Co tutaj mogę robić? Drewniany dzbanek. Stoły, jakieś inne różne rzeczy. To niech robi w takim razie. Odbiorę, zrobię gwoździe. I idziemy spać. I
lepiej gwoździe się robią. No i super. I mamy coś tutaj, dostaliśmy jakiś drugi diament czerwony, rubin albo coś. Tego jeszcze nie mam pojęcia, co to są za rzeczy. Te diamenty, rubiny. Pomieszczenie produkcyjne i więcej ławek. Zrób jedną małą ławkę. To są moje nagrody. Patrz, ja świecę właśnie zamówiłem. Zrób więcej ławek. Jedną małą ławkę zrób. Mała ławka potrzebuje desek i gwoździ. Zaraz gwoździe będą, a deski zaraz będą też. Otwórz. Zrób deski. Masz gwoździe. Zaraz będą deski. Będę mógł zrobić małą ławkę. Cyk. A ile potrzebowałem desek do tej małej ławki? Nie wiem, zrób więcej. Mała ławka potrzebuje 20 desek, czyli jeszcze troszeczkę, moi kochani. Jeszcze dzisiaj zrobimy małą ławkę i pójdziemy spać. To trochę trwa, ja wiem, ale spokojnie. Nie jest to tak źle aż. Jeszcze ostatnie 5 desek za kilka sekund. 10 godzina zaraz, to trzeba iść spać. Dobra, odbierz. Zrób małą ławkę. I co? Ha. Więcej ławek. Zrób jedną małą ławkę. No zrobiłem. Mały stół. Nie! Najgorzej! A nie, on robi. Uff, dobra. Już myślałem. Dobra. To po prostu potrwa. A ja mam mały stół, który mógłbym postawić. B? F? To jest duży stół. To jest duży stół. Pyk. Czy teraz mała ławka będzie jutro rano? Wziąć ten stołek jeden? Podnieś. Szósteczka. F, postaw go. Tutaj. Cyk. Ktoś zawsze może się przysiąść, prawda? A co? Aha, jeszcze świeczkę postawimy na stoliku. B, czwóreczka, F. A to rano powinienem postawić. A, tam. Idziemy spać. Dobranoc. Moi kochani, jak wam się podobało? Kurczę, mam ochotę grać jeszcze. Naprawdę mam ochotę grać jeszcze. Dajcie mi moment, ja zapiszę grę. Cyk, nadpisz. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego i piszcie komentarze, moi drodzy, jak wam się to podoba. I cóż, słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.